Witam bardzo serdecznie w Ratuszu Głównego Miasta, naszej siedziby Głównej Muzeum Gdańska. Jak Państwo wiecie, muzeum od pewnego czasu realizuje duże przedsięwzięcie inwestycyjne. Inwestycyjne w Wielkim Munie, które zmierza do tego, aby przenieść tam Muzeum Bursztynu. Natomiast przystosowanie dawnych historycznych budynków do nowych funkcji jest przedsięwzięciem bardzo trudnym, bardzo czasami dyskusyjnym, wymagającym dużo doświadczeń, dużo konsultacji, dużo takiego wyczucia i odpowiedniego podejścia do substancji zabytkowej. To wszystko powoduje, że nie są to proste projekty. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać trochę od kuchni, trochę od osób, które realizują to trudne przedsięwzięcie, jakie różne przesłanki powodują to, że dane funkcje są możliwe lub inne możliwości nie są możliwe do realizacji przy tego typu inwestycjach. I chciałem przedstawić naszych dzisiejszych prelegentów, czyli panią profesor Elżbietę Piątkowską z Politechniki Gdańskiej, która pracuje w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ale jest to osoba, która już na początku lat 90. zaprojektowała pierwszą zmianę, tą najważniejszą zmianę, jaka nastąpiła w Wielkim Munie, czyli przystosowanie Wielkiego Muna do potrzeb centrum handlowego, które wtedy projektowane, które powstało w latach 90. Zresztą te prace przy tej adaptacji były przedmiotem rozprawy habilitacyjnej, prawda? W formie książkowej ukazały się w wydawnictwie naukowym Politechniki Gdańskiej. Drugim prelegentem będzie doktor inżynier architekt Ksenia Piątkowska z Politechniki Gdańskiej. Osoba, która wychowała się w Wielkim Munie, czyli kiedy mama dopilnowała wszystkich aspektów, wszystkich tych szczegółów dotyczących realizacji tego projektu, a w tym czasie pani doktor gdzieś tam chodziła pomiędzy w różnych zaułkach Wielkiego Muna. No i trzecia osoba, doktor Katarzyna Dalecka, pracownik naszego muzeum. Zabytkoznawca, osoba odpowiedzialna za realizację projektów związanych z ochroną różnych naszych obiektów zabytkowych, też na specjalistę, jeżeli chodzi o stolarkę okienną. To co? Która z pań rozpocznie? Ja. Dzień dobry Państwu. Najpierw chciałabym spytać, czy mogę nie używać mikrofonu? Batalia. Bardzo mi miło móc przedstawić Państwu temat, który jest mi znany od ponad 20 lat. Jest dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Jakaś natchnęła mnie wyjątkowa energia. Proszę wybaczyć, że wykład nie będzie typowym wykładem akademickim. Będzie to wykład, który będzie opowiadał o pewnych informacjach i pewnych wydarzeniach, a może też refleksjach mówiącym o tym, dlaczego Młyn jest wielki. Ponieważ nie chciałyśmy przedstawiać Młyna w sposób standardowy, poszukałyśmy pewnych informacji, ale również, tak jak wspomniałam, refleksji z prac badawczych nad tym obiektem, żeby móc Państwu opowiedzieć o pewnych parametrach, ale również też funkcjach obiektu, które właśnie naszym zdaniem świadczą o jego wielkości. Chciałam jeszcze Państwu pokazać to wydłożenie, chwalenie się, ale faktycznie jest to habilitacja pani Elżbiety Radajczyk-Piątkowskiej, które zawarte jest bardzo wiele ciekawych informacji, czasami anegdotycznych, związanych nie tylko z powstawaniem młyna, ale również z procesem pracy nad domem handlowym Wielki Młyn, który został oddany w 1992 roku, z której to publikacji ja również korzystałam, przygotowując część mojego, czy moją część wykładu. Teraz może
może przejdźmy faktycznie już do meritum. Zanim zacznę udowadniać, opowiadać o wielkości młyna, chciałabym przypomnieć, gdzie młyn jest zlokalizowany. Znajduje się oczywiście w części starego miasta Gdańska. To jest akurat zdjęcie, czy plan miasta zaproponowany przez profesora Mosalskiego i profesora Stankiewicza w 1969 roku, ale pierwszym takim elementem związanym z wielkością młyna, tak można interpretować, to jest lokalizacja i bardzo prestiżowe sąsiedztwo, czyli vis-a-vis wielkiego młyna. Znajduje się kościół świętej Katarzyny, najstarszy kościół na terenie starego miasta oraz kompleks klasztoru Brwiny. W pobliżu mamy oczywiście również klasztor dominikanów na późniejszym miejscu, którego w części przynajmniej stanęła hala targowa, czyli znowu kubeł torowy o znaczeniu niebagatelnym dla całego układu urbanistycznego Gdańska. Młyn był również zlokalizowany w strefie najbardziej przemysłowej części Gdańska. Wynikało to również z przeprowadzenia kanału Gdańskiego. Najpierw był to kanał nazywany Młyńskim, potem był kanał Radomski. Niemniej w sąsiedztwie wielkiego młyna, który tu zaznaczony jest na planie według pani profesor Papel z 1975 roku, w sąsiedztwie znajdował się forusz oraz garbarnia na takim odnodze od kanału Radomski, która napędzała urządzenia techniczne tych obydwu zakładów przemysłowych, ale w pobliżu mamy również Guźnicę Miedzi, numer 11, mały młyn vis-a-vis wielkiego młyna i tartak znajdujący się już u ujścia odnogi kanału Radomskiego. Jeśli wracamy jeszcze raz do opracowania profesora Mosalskiego i Stankiewicza, widzimy założenie wielkiego młyna w pobliżu świętej Katarzyny. I tu chciałabym przypomnieć, że jedno ze źródeł archiwalnych czy archihistorycznych mówi o pierwotnie przepływającym kanale młyńskim tu w południowej części świętej Katarzyny, czyli w okresie po wcześniejszym niż 1374 rok, około 1338, około 349. Kanał młyński znajdował się w południowej części świętej Katarzyny, więc również w momencie powstawania pierwszego wielkiego młyna, który był młynem drewnianym, przepraszam, zanikam, jestem, który był młynem drewnianym, bazujemy na informacji, że przepływała obok niego woda napędzająca jego koła z południowej części, wzdłuż południowego muru. Dlaczego wspominam tę informację? Ponieważ tu prezentuję Państwu wyniki badań archeologicznych, które zostały przeprowadzone w 1991-1992 roku w trakcie przygotowywania wielkiego młyna do adaptacji na dom handlowy. I na rysunku widzą Państwo zarys istniejących obwodowych ceglanych murów młyna z 1391 roku oraz opływ kanału Radomskiego obydwu dłuższych boków. Natomiast badania archeologiczne wykazały zarys prawdopodobnie fundamentów wcześniejszego młyna drewnianego wraz z fundamentami kamiennymi, które były podstawą do posadawiania drewnianych słupów niosących kolejne kondygnacje, być może już drewnianego młyna, który powstał w 1349 roku. I do momentu 1391 roku, kiedy spłonął, bądź były to już fundamenty założone po pożarze i wybudowaniu młyna takiego, jakim w zbliżonej formie widzimy na co dzień, współcześnie. Młyn, który był wybudowany w okresie połowy XIV wieku, był mniejszy od istniejącego. Jego podstawowa powierzchnia użytkowa danej kondygnacji była około 420 do 450 m2. Dodam, że współcześnie
budynek, który został wybudowany pod koniec XIV wieku cerkwiany, to już jest 1000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej podstawowej danej kondygnacji. Warto dodać również, że pojawiły się pozostałości wyłożenia drewnianymi deskami dna koryta, które może nam interpretować jako fragment koryta, który jeszcze w czasach drewnianego młyna z okresu 1349 do 1391, trudno nam określić do którego czasu, zasilał północną ścianę wielkiego młyna od południowego przebiegu kanału łyńskiego i jeszcze prawdopodobnie przed zakończeniem budowy kanału ratowniczego w tym rejonie. W XIX wieku dodano dodatkowy element, element fundamentu już nie kamiennego, tylko ceglanego, pod turbinę parową, którą wprowadzono około 1886 roku do młyna, rezygnując z napędu wodnego kół młyńskich. Aksonometria według pana Krebera pokazuje otoczenie wielkiego młyna. Wielki już widać na aksonometrii, górujący nad resztą miasta ze względu na swoją kubaturę, ale też nawiązujący interesujący dialog, jeśli chodzi o formę architektoniczną bryły z kościołem świętej Katarzyny. Nie jest może aż tak duży, nie jest tak monumentalny. Niemniej element komina wyprowadzonego z pieca chlebowego, który powstał na wschodniej ścianie szczytowej wielkiego młyna, w interesujący sposób koresponduje z wieżą kościoła świętej Katarzyny. Wielki młyn w Gdańsku prawie 100 lat później. Tu znowu widzimy praktycznie niezmienioną formę całego młyna. Młyn, który ze względu na świetnie zaprojektowane wnętrze oraz technologię, jaka została przez kilkaset lat praktycznie w ogóle nie zmieniał swojej formy, ponieważ nie było takiej potrzeby. Pojawiały się pewne dobudówki, o których za chwilę, ale generalnie założenie podstawowej formy dwuspadowego dachu i obwodowych ścian dwukontynacyjnych pozostał niezmieniony. Na tej rycinie również warto zwrócić uwagę na koła młyńskie, które znajdują się tu akurat od strony południowej, ale koła młyńskie nie są jeszcze zakryte kanałami, które znamy z późniejszego okresu, kanałami, które nawadniały czy doprowadzały wodę do 18 kół młyńskich, jakie się znajdowały w murowanym młynie. Były to kanały szerokości 4 metrów i głębokości 2 z regulowanymi klapami pozwalającymi na decyzję o tym, jak należy sterować dopływem wody do poszczególnych kół. Warto chyba też dodać, że tu widać dom młynarza, który potem został przeniesiony, ale za tym za chwilę. Dom prawdopodobnie powstał jeszcze przed 1470 rokiem. I to była jego pierwotna lokalizacja. Na rycinie z końca XVII wieku widzimy już domknięte koła, przykryte koła młyńskie kanałem oraz widzimy całą dystrybucję, w jaki sposób odbywała się dostawa i odbiór produktów wytwarzanych w wielkim młynie, jak również szopę, która znajduje się na wyspie Tarcza, na części zachodniej wyspy, na zachód od wielkiego młyna, która służyła również do przetrzymywania inwentarza, który był na wyposażeniu, że tak powiem, całego młyna jako przedsiębiorstwa przemysłowego. Tu już rzut wielkiego młyna z 1880 roku z inwentaryzacji według Steinbrechta, wskazującą dokładnie układ wnętrza z 18 kołami po 9 z każdej strony północnej, tak zwanej kaszubskiej bądź polskiej oraz południowej, tak zwanej gdańskiej, oraz widocznymi antresolami, które służyły do obsługi przez czeladników żarem. Widać również chlebowy piec, również z częścią piekarni,
fragmentem się sprzedawano wypiekane pieczywo. Warto może dodać, że mój murowany był największym zakładem produkcyjnym w Gdańsku po wielokroć w porównaniu do innych, jakie znajdowały się tu na terenie Gdańska. Począwszy od ilości kół młyńskich, w jakie był wyposażony, w porównaniu do małego młyna, który miał 3 koła, w porównaniu do młyna kaszowego, który również w tym okresie miał 3 koła, skończywszy na młynie działającym w Pruszku Gdańskim, również 3 kawaleratorów, który miał 7 koła. Tu mamy do czynienia z 18 kołami, więc nic dziwnego, że młyn gdański był kluczowym obiektem przemysłowym, również kluczowym ze względu na dochody, jakie przynosił miastu, ponieważ wskaźnik kosztów, jakie ponoszono przy produkcji w wielkim młynie w stosunku do zysków, jakie otrzymywano, był jak 1:5. Także była to na pewno dochodowa instytucja. Dodam również, że to patrząc na tu w planie Buzego widać również jeszcze niezabudowaną strefę, tylko i wyłącznie szopę znajdującą się na tyłach. Ten cały teren jeszcze nie został wykorzystany pod dodatkowe urządzenia wspomagające pracę wielkiego młyna w okresie na przykład suszy, które dobudowano później. I widać już fragment ciekawego założenia, to przesył zasypania kanału biegnącego na północ od wielkiego młyna, który wcześniej zabezpieczał dopływ wody do Forusza i do Karpanii. Ale wracając do wielkiego młyna, warto wspomnieć, że tak duże przedsiębiorstwo musiało być obsługiwane przez liczną grupę pracowników. I to pracowników wysoce wykwalifikowanych. Informacje ze źródeł historycznych wynoszą, że w 1471 roku było ich 22, począwszy od czeladników, 9 kamieniarzy, którzy dbali o to, aby koła, aby kamienie młyńskie wciąż miały odpowiednią głębokość rowów. Skończywszy na dziewkach, które zajmowały się wypasem świń, które były elementem inwentarza, czy kucharką, która zabezpieczała byt pozostałym pracownikom młyna. Tu na tej rycinie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na element kontroli przepływu wody w kanałach, którymi właśnie zarządzały parobkowie. Tylko i wyłącznie 2 parobków zajmowało się właśnie kontrolą przepływu wody. Jeden na południowej, drugi na północnej elewacji. W przekroju widzimy wielkość obiektu. Pierwsze 2 kondygnacje. Kondygnacja 0, najbliżej wody, była związana z obsługą żarem napędzanym 18 kołami młyńskimi oraz pierwsza kondygnacja. To były 2 kondygnacje produkcyjne, następne kondygnacje, 6 kondygnacji z wyż. To były już magazyny, które były doświetlane lukarnami, które pojawiały się wraz z upływem czasu coraz więcej oraz doświetlane oknami w obydwu ścianach szczytowych. Przy przekroju podłużnym chciałam zwrócić uwagę Państwa na elementy transportu produktów, które były w młynie przerabiane. Razem z szopą oraz wagą, do której oczywiście też była specjalnie szkolona obsługa i zajmowała się tylko ważeniem. Tu już zdjęcie z wczesnego okresu XX wieku, gdzie widać przy ścianie szczytowej zachodniej szopę, w której znajdowały się również ręczne żarna, wykorzystywane w sytuacjach susz bądź zagrożeń, kiedy przeciwnicy czy wojska przeciwników odcinały dopływ wody do kanału Radunii, ale również widać oryginalność XVII wieku bramę do młyna jako do zakładu produkcyjnego. Brama jest interesującym materiałem, niestety nie przetrwała do czasów współczesnych, natomiast mamy dość bogatą dokumentację fotograficzną. Tu akurat mamy datę z 1680 roku.
Wielkiego Wielkiego Młyna, czyli od jego strony zachodniej, w 1894 roku, po przeniesieniu go z jego oryginalnej lokalizacji, w której stał prawie 500 lat. Lokalizacja, jak wspomniałam, znajdowała się na północ pod Wielkiego Młyna, ale z końcem XIX wieku podjęto decyzję o zbudowaniu tam szkoły dokształcającej o znacznej kubaturze, a budynek dawnego domu cechu młynarzy, który wyglądał pierwotnie tak w swojej pierwotnej lokalizacji, po gruntowej inwentaryzacji został rozłożony i ponownie zbudowany w nowym miejscu. I tak prezentował się od schody zachodniej, od istniejącego obecnie placu Henryka. Ale wracając do rozwoju brylu, czy modyfikacji brylu Wielkiego Młyna, widzą Państwo, wędrując w czasie, mało mamy modyfikacji, czyli ponownie młyn opiera się czasowi i opiera się potrzebie modyfikacji, ponieważ jego ogromne wnętrze i sposób, w jaki został zaprojektowany, pozwala na prowadzenie bardzo intensywnej, wciąż wydajnej produkcji. Jedynym elementem, którym zauważam, jest od strony wschodniej przy ścianie pieca chlebowego, zastosowanie szopy w konstrukcji szakulconej, która służyła za piekarnię. I z początek XX wieku widzimy szkołę dokształcającą, o której wspominałam, na miejsce, która stanęła w miejscu dawnego domu cechu młynarzy. Mamy piec chlebowy z dominującym kominem od części wschodniej oraz zobaczyć możemy piekarnię. Interesującymi dwoma elementami, które pojawiły się również w kształcie czy formie młyna w tym okresie, to dobudowane połączenie nadwieszone, zarzucone pomiędzy południową ścianą Wielkiego Młyna a murem ograniczającym kanał ratunki i zabezpieczającym tym samym również koła łódzkie, które tam pracowały. Było to połączenie służące dostawie mąki, czyli tu przyjeżdżali po obie mąki. Oraz drugi element, który może ujść uwadze, to kominy, które związane były z wprowadzeniem turbiny parowej, a tym samym rezygnacji z, jak już wcześniej wspomniałam, podstawowego pierwotnego źródła energii w Wielkim Młynie. To ujęcie z ptaka z okresu początku XX wieku pokazuje dokładniej dwa elementy, ten element, o którym wspomniałam. Na dowód tego pokażę rysunki warsztatowe na bank, podstawie którego został wykonany to połączenie oraz widok, w jaki sposób odbywała się odbiór mąki, ale również dowodowano interesującą rzecz, trudno znaleźć ilustracje czy zdjęcia pokazujące, w jaki sposób to było realizowane, ale nad kanałem wzdłuż północnej elewacji Wielkiego Młyna zaaranżowano szopę, w której parkowano wozy. I tak wyglądał projekt tej szopy, pozostałości elementów konstrukcyjnych posadzki czy podłogi tego obiektu można nadal zauważyć w części muru północnego Wielkiego Młyna. Zniszczenia wojenne, tak jak cały Gdańsk były. Tak jak cały Gdańsk ucierpiał, taki ucierpiał Wielki Młyn. Choć podstawowe elementy, najcenniejsze, czyli średniowieczne mury, zostały w większości zachowane. Prace zabezpieczające w ogóle obiekt jako obiekt zabytkowy rozpoczęły się dopiero w 1951 roku, także w okresie od zakończenia wojny nie tylko w czasie wojny nie tylko wypalone zostały wnętrza, ale również większość rzeczy, które pozostały z maszyn produkcyjne zostały też rozgrabione. To już okres powojenny. Widzimy ogrodzenie terenu Wielkiego Młyna, czyli rozpoczęto pracę zabezpieczającą i odbudowującą. Jest to plac budowy z pierwszymi elementami rusztowań przy elewacji szczytowej od strony zachodniej. Tak wyglądała elewacja strony zachodniej w momencie podejmowania prac naprawczych.
a do okresu pierwszych prac, które miały miejsce w 1961 roku, również starano się zaadaptować na cele publiczne przestrzenie, które znajdowały się wokół Wielkiego Młyna i tak w tym dość smutnej scenerii zorganizowano letnią kawiarnię na terenie Wyspy Tarcza. Okres 61, rok 1961, pierwsza odbudowa, pierwsze fragmenty, pierwsze dwa ustawione wiązane z nowej konstrukcji, która została wprowadzona jako zastępcza powiopanowej drewnianej konstrukcji dachu. Widok z wnętrza, też z pokazaniem, jakie techniki budowlane stosowano. A to już 1962 rok, kiedy konstrukcja dachu prawa została w całości ustawiona. Oraz widok z wnętrza, gdzie widać ułożone już ruszty żelbetowe na konstrukcji stalowej i ocalów stalowych, które znajdują się tutaj. Położono najpierw żelbetowy ruszt, który miał zastępować drewniane łaty, a następnie zostało to wszystko pokryte dachówką ceramiczną, bez żadnych dodatkowych oczywiście zabezpieczeń izolacji. Tu również warto zwrócić uwagę na element stalowy, który był tym kondygnacyjnym fragmentem kawiarni przygotowywanej i zaplecza socjalno-sanitarnego przygotowywanej na wystawę, która miała się tu odbywać ze względu na obchodów tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku. Tu jeszcze fragment, który do złudzenia przypomina sprzed kilku tygodni widok młyna obecny w stanie. A tu już zdjęcie, które pokazuje okres po wystawie przemysłu stoczniowego, która miała miejsce w Wielkim Młynie jako jedynym na tamte czasy dostępnej dużej jednoprzestrzennej powierzchni czy hali, w której można było zorganizować wystawę. Ta wystawa odbywała się właśnie w ramach obchodów tysiąclecia sztuk polskich w Gdańsku. A to już po odbyciu wystawy, element ekspozycji, fragment nadbudówki statku na Wyspie Tarcza oraz chciałam zwrócić Państwa uwagę na element znacznego wykucia ściany wschodniej, która, przypomnę, była jedną z tych dwóch ścian szczytowych, która była zachowana jednakże po II wojnie światowej. Na potrzeby wystawy jednak wybito otwór 3x3 metry. Po czym zaraz po zakończeniu wystawy naprawiono ten błąd, zamurowując ponownie i wstawiając duże żelbetowe
wpływ został przekazany ze Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług, rozpoczęły się prace przygotowujące Wielki Młyn do adaptacji do nowej komercyjnej funkcji domu handlowego Wielki Młyn. To są zdjęcia z momentu usuwania zainwestowania z okresu lat 60., 70. i 80., gdzie widzą Państwo przedzielenia wytworzone dla boksów sklepowych, ale również główny wjazd do wnętrza Wielkiego Młyna. To właśnie w tym miejscu najpierw pierwotnie wykuto duży otwór, a następnie z powodu wprowadzono drzwi i zachowano cały czas rampę, która prowadziła przez lata do wnętrza Wielkiego Młyna. W 1992 roku powstał projekt, który zakładał wykorzystanie wnętrza Wielkiego Młyna, jak wspomniałam, do celu domu handlowego. I głównymi założeniami wnętrza było przede wszystkim stworzenie wielokontynencyjnego holu, który pozwalałby na zrozumienie i przeżywanie poniekąd ogromnej upatury, z którą mieliśmy do czynienia, czyli nie działaliśmy domykając konstrukcji stalową, tylko wręcz niemalże eksponując i konstrukcję, i całą wysokość całego obiektu, ale również eksponowanie zachowanej zachodniej ściany jako największego świadka wartościowego. Tu widać, w jaki sposób zostało to zrealizowane. W części pod paralelnymi schodami, które stanowiły komunikację z poszczególnymi poziomami komercyjnymi, zaaranżowano ekspozycję archeologiczną, przy której można było usiąść. Również wykorzystano podniebienie schodów do zwiększenia zrozumienia czy widoczności tych obiektów, które były eksponowane, jak żarna czy historyczne mury fundamentów odkryte w czasie prac archeologicznych. No właśnie te elementy. Tak jak wspomniałam, pojawiła się klatka schodowa, która wymuszała okrężny ruch wokół głównego holu, gwarantując tym samym dostępność do większości sklepów, które znajdowały się w tym rejonie. Oraz winda, która była windą panoramiczną, jeszcze wcześniej niedostępną na polskim rynku. Ciekawostkę tylko powiem, została sprowadzana, jeśli dobrze pamiętam, z Niemiec. Była jedną z najdroższych wcześniej, ale była na tyle dobra, że funkcjonowała do dzisiaj i ze sędy na to również z tego, że jest nadal w doskonałym stanie, będzie nadal funkcjonowała w Muzeum Bursztynu jako świadek historii. A tutaj wygląda ciekawostka. W momencie, kiedy Wielki Młyn został otwarty jako dom handlowy, taki oto klucz do domu handlowego został wręczony autorce projektu jako jednej z osób tworzących ten obiekt, dom handlowy, w którym, przyznam szczerze, była to grupa ludzi bardzo zaangażowanych w projekt, bardzo oddana projektowi, do tego stopnia, że większość z nich się zaprzyjaźniła przy tym procesie projektowym. Były gorsze, lepsze momenty, ale faktycznie to był jeden z nielicznych chyba projektów czy realizacji, kiedy ludziom zależało na tym, żeby osiągnąć wspólnie cel. Jeden dobry cel. I faktycznie projekt powstał na tyle dobry, czy realizacja na tyle dobra, że potem otrzymywała nagrody. I między innymi w 1995 roku ten obiekt został wyróżniony jako najlepsze centrum handlowe w Polsce. Jako najnowszy, nowy, najnowocześniejszy. Tutaj taka mała prywata, przepraszam, ale to zdjęcie autorki, która trzyma ten klucz, a ten klucz mam nawet ze sobą, żeby Państwu pokazać specjalny kod. Odkurzyłam i takowy bywa w naszych szufladach. Od czasu do czasu wyciągamy, żeby przypomnieć sobie ciekawe czasy. A tutaj prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług, pan Wojciech Marszakowski, który był taki duchem, spiritus mowę, co bym powiedziała, całego założenia, bo były też trudne momenty
przerealizacji. Wielki Młyn w 2016 roku zakończył swoją działalność jako dom handlowy. Tu widzą Państwo puste wnętrze Wielkiego Młyna, a tu ponownie odnoszę się do wybitego w latach 60. otworu na potrzeby wystawy z żelbetowym nadprożem, które okazuje się było jedynym miejscem bezdyskusyjnym, gdzie można było na tej zabytkowej ścianie zamieścić nazwę obiektu, czyli dom handlowy Wielki Młyn. Każde inne miejsce na tej ścianie było chronione prawnie i trudno było uzyskać jakąkolwiek zgodę od konserwatora. Tak wyglądał Młyn obecnie. Te zdjęcia z wczoraj starały się Państwu pokazać jak najświeższe zdjęcia, gdzie jak przyglądamy się temu, co dzieje się na najwyższych kondygnacjach, widzimy nadal tą niesamowitą konstrukcję pokrytą betonowymi modułami, które stanowią element konstrukcji pod dachówkę, ale również został już usunięty cały pion komunikacyjny zapleczowej klatki schodowej, z której miała windę oraz właśnie komunikację taką zapleczową dla domu handlowego rodziny. Tak wyglądają poszczególne kondygnacje. Za każdym razem, jak jesteśmy w Młynie, oglądamy twórczość dawnych użytkowników, podziwiamy ich kreatywność w doborze kolorów w obiekcie zabytkowym średniowiecznym. A to już zdjęcie z stawiania nowych drukarni, które zostały zrekonstruowane i wprowadzone w te same miejsca, które znajdowały się w XIX wieku. I tak dla przypomnienia i takiego delikatnego sentymentu zdjęcia z odbudowy po wojnie w 1962 roku. Jakżeż to podobne. Cofamy się kilkadziesiąt lat. Zadaję Państwa pytania, co się w Wielkim Młynie będzie znajdowało po adaptacji na pracownicy merytoryczni w muzeum. Na poziomie plus 1
1 mamy już całą wystawę, która jest zlokalizowana wokół tego otwartego holu, ale również część edukacyjną, która do tego przylega, małą restaurację z drogą zaplecza. W części parterowej, natomiast dostępnej od ulicy Wielkiej Wieczerańskiej, znajduje się główny hol wyjściowy, reprezentacyjny z towarzyszącymi funkcjami takimi jak kasy i informacja, z którego mamy dostęp do części wystaw czasowych, zorganizowanych wzdłuż relacji południowej, a od strony północnej, czyli Kaszubskiej, choć Kłuskiej, zlokalizowaliśmy miejsca komercyjne dla chociażby Burszyni. Nie wiem, czy uda nam się przekazać, czy jest sens. Bardzo mi przykro, ale sprzęt jest niekompatybilny, nie będę w stanie Państwu odtworzyć filmu z animacji pokazującej atrakcji. Chciałabym przekazać teraz głos pani dr Katarzynie Daleckiej, która będzie opowiadała o ogromnym problemie, z którym się zmierzyliśmy przy projektowaniu nowej, czy przy adaptacji na nową funkcję, a mianowicie chodzi o okna. Dziękuję bardzo za uwagę. Sprzętu. Do całej opowieści o Wielkim Młynie ja dopowiem już tylko krótką historię. Okna i drzwi. Okna są detalem architektury bardzo często pomijanym, marginalizowanym i niedocenianym w całym procesie badania i projektowania architektury. A mają bardzo duże znaczenie. Współcześnie myślimy o tym, że po prostu mają być szczelne. To jest ich zadanie, mają nas chronić przed zmianami pogody i przed hałasami docierającymi z zewnątrz. Jednak jak się dobrze zastanowimy, stanowią bardzo często dużą powierzchnię, zajmują bardzo często dużą powierzchnię elewacji. A w przypadku gdańskich kamienic jest to ponad 50%. Ich forma, układ, rozłożenie w elewacji, podziały na kwatery, na skrzydła, rodzaj oszklenia, kolorystyka grają bardzo dużą rolę w estetyce i w kompozycji każdej elewacji. Wszystkie te elementy ulegały zmianom stylowym, tak samo jak każdy inny detal w architekturze. Uzależnione były również od możliwości technicznych rozwoju produkcji. To dotyczy głównie oszklenia. Otwory okienne w Wielkim Młynie także podlegały zmianom w całej historii Wielkiego Młyna. Nie mamy wiele informacji, jak wyglądały najstarsze okna w Wielkim Młynie. Są to
informacje szczątkowe i przeważnie pochodzą z analizy dostępnej ikonografii. Częste ikonografii już Państwo widzieli, a ja zwrócę uwagę na inne detale, które dotyczą właśnie okien i drzwi. Bardzo ciekawym w tym najstarszym przedstawieniu z 1617 roku jest w elewacji wschodniej małe otwory okienne. Tutaj widać, że są one przesłonięte prawdopodobnie okiennicami. To są deski. A jak dobrze się temu przyjrzymy, część z okiennic jest zamontowana w sposób specyficzny, w sposób odchylny. Coś w rodzaju klap. Jest to bardzo interesujący detal. Jeszcze z czymś takim w Gdańsku się nie spotkałam. Miał to prawdopodobnie swoje uzasadnienie w funkcji. Być może tymi oknami wciągano coś za pomocą dźwigów. Jak się przyjrzymy, innym detalem są zachowane tutaj drzwi, także o prostej konstrukcji deskowej z zawiasami i jeszcze jedna okiennica. Kolejna zachowana grafika pokazuje w tych miejscach, gdzie były okiennice odchylne. No także tutaj być może jest przedstawiona ta okiennica. Już trochę inny sposób, rysownik inaczej to ujął. W ścianie południowej widoczny jest rząd okien niedużych, zamkniętych łukowo, o dosyć nieregularnym rozmieszczeniu. Tutaj jest przykład jeszcze wrót, także o prostej konstrukcji deskowej. Przedstawienie z XIX wieku, trudno powiedzieć, czy to jest inwentaryzacja, czy raczej wizja ówczesnego badacza. Pokazał w elewacji północnej okna zamknięte ostro łukowo. Czy one rzeczywiście takie były, czy zamknięte łukiem pełnym bądź odcinkowym, tego dokładnie nie wiemy właśnie, czy to nie było przypadkiem tylko i wyłącznie jego wizja. Innym elementem, który tutaj widać, są malutkie otwory, po których do dzisiaj zachowały się ślady. Dwa otwory, te malutkie, są zachowane w całości, inne dwa są zamurowane. Czy pełniły one funkcję strzelnic? Tego dokładnie nie wiemy, ale młyn także pełnił funkcje obronne, co wiemy z historii. I być może te małe okienka pełniły taką funkcję. Tutaj jest jeszcze jeden ciekawy detal. Taki hub, który służył do zamykania, do zamykania ryglowania tej okiennicy. Kolejne przedstawienie, na którym widać w tej elewacji szczytowej wschodniej małe otwory okienne, także zamykane okiennicami, otwory drzwiowe o wykroju ostrego łuku. I tutaj także możemy pokazać, co się zachowało. Przy niektórych otworach okiennych zachowały się haki po prawdopodobnie tych wewnętrznych drewnianych okiennicach. To jest wejście, które było na rysunku widoczne, które było tak przebudowane, o czym tu już była mowa. Tutaj jest blok kamienny, który dokładnie nie wiemy, czy jest to kamień użyty wtórnie, ale mógł też pochodzić z pierwotnego ościeża. Tym bardziej, że od strony wnętrza zachował się jeszcze jeden kamień z gniazdem, który służył do zamykania zasuwą tych drzwi. I to jest elewacja zachodnia. Ona się zachowała w najmniejszym stopniu po zniszczeniach wojennych, ale mamy tutaj dwa otwory drzwiowe, które o dziwo w dużym stopniu są zachowane oryginalne, zabytkowe i od strony wnętrza tutaj widzimy jest ten garek i zachowane haki po zawieszeniu szczytu drzwiowych. Kolejny rysunek
XIX wieku. Widać kolejną fazę zmiany stolarki okiennej. Tutaj już są typowe okna o podziałach na cztery kwatery z otwieranymi skrzydłami. Te okna zostały powiększone znacznie w stosunku do tych starszych. Szklenie jest przy użyciu szczebli drewnianych. Są to typowe XIX-wieczne okna, a po drugiej stronie też powiększe. Są już takie okna, tylko w części szklone, a przypominają również drzwi. Są znacznie większe od tych po lewej stronie. Tutaj u góry widoczny jest właśnie coś w rodzaju dźwigu, który prawdopodobnie służył do wciągania ciężkich rzeczy. I to samo potwierdzenie tego otworu okienno-drzwiowego na fotografii. Tutaj jeszcze widać bardzo duże okno powiększone, takie ostrołuczne, które zostało wybite pod koniec XIX wieku. I jeszcze jedno, tutaj nawet widać ludzi stojących w tym otworze. Elewacja północnej i południowej, otwory okienne przeszły największe przekształcenia. Pod koniec XIX wieku zostało tam wybute znacznie większe okna niż pokazywałam na tych wcześniejszych ilustracjach. I te pierwotne okna właściwie już są w tej chwili nie do odczytania, dlatego że zostały rozkute na znacznie większe i dlatego teraz już trudno powiedzieć, jakie były okna w średniowieku czy w XVII wieku, też można już tylko przypuszczać. To są okna stałe, bez otwieranych skrzydeł, osadzone na stałe w tych wielkich otworach. I ilustracja z lat 30. XX wieku. Tutaj widzimy, już nie ma tych dużych okien takich ostrołucznych. Powrócono do formy wcześniejszej. A tutaj jest taki jeden ciekawy detal, którego nie było wcześniej na żadnej ilustracji. Okno z oszkleniem w szczeblinach ołowianych. Taki sposób szklenia był charakterystyczny dla XIX wieku. I próbując narysować, to okno mogło wyglądać tak, z obuciami, z zawiasami usytuowanymi na zewnętrznej stronie. Lukarny. Już ten temat został zaakcentowany. One w historii całego młyna zmieniały się, zwłaszcza ich liczba. Na najstarszej ikonografii tutaj widać tylko takie, trudno powiedzieć, czy to jest lukarna, czy po prostu okienko, ale jest tylko jedno. Kołacz dachu jest w całości bez żadnych otworów okiennych. Koniec XVII wieku już się pojawiają w dachu dwie lukarny. Połowa XIX wieku już są dwa rzędy. Trudno powiedzieć, czy one dalej idą, czy tylko są trzy, czy może dwa rzędy i jest ich więcej. I widać, że w XIX wieku one miały taki dosyć duży kąt nachylenia. Kryte były dachówką. Tutaj były odeskowanie i jeszcze z takim ukośnym zastrzałem. Koniec XIX wieku już widzimy tych lukarn jest znacznie więcej, trzy rzędy, one w ogóle zostały powiększone, inny kąt nachylenia daszków i na tych daszkach nie ma dachówki, są kryte prawdopodobnie tylko papą. Okno jest zamontowane na stałe, a otwierana jest tylko ta część środkowa w postaci takiego wietrznika. Prawdopodobnie były to profile metalowe. Tu jeszcze raz przybliżę, one mają budowę szaflucową. I po tych zniszczeniach II wojny światowej został odbudowany taki stan właśnie z końca XIX wieku. Jeśli chodzi o liczby i usytuowanie lukarn, natomiast konstrukcja jest już inna. I teraz po co te badania
dotyczące stolarki okiennej. No oczywiście po to, żeby zaprojektować odpowiednie okna. Nie można do zabytkowego budynku zaprojektować współczesnych okien z jedną gładką szybą obejmującą cały otwór, bo to będzie wyglądało nienaturalnie. Co można było w tej sytuacji zrobić, kiedy w ścianach północnej i południowej właściwie mamy już zastaną sytuację z takimi ogromnymi otworami okiennymi? Pomimo tego, że jest to obiekt średniowieczny, średniowieczne są ściany, nie można było powrócić do okien z okresu średniowiecza. Trzeba było zaprojektować okna do takich otworów, jakie mamy, czyli z XIX wieku. Oczywiście okna muszą łączyć w sobie współczesne wymagania, jeśli chodzi o ochronę termiczną, szyby termoizolacyjne, uszczelki, z historycznym wyglądem. Jest to bardzo trudne zadanie, ale czasami się udaje. Tutaj widzimy coś takiego dziwnego. No te okna to są właśnie takie stałe, jak pokazywałam na ilustracji. Tu jest coś takiego dziwnego. Niby okno, niby drzwi. Dlaczego? To już też było pokazywane. To jest stan obecny. Właśnie to wygląda trochę jak okno od sieni kamienicy. Trochę nienaturalnie w tej ścianie. Dlaczego takie? No dlatego, że to były drzwi. To były drzwi z tego korytarza, z tego pomostu, który tutaj wybudowano w XIX wieku. Jak wyglądał rozwój okien? Tu jest w elewacji wschodniej, tu jest zestawienie. Początkowo były to okiennice, potem mogły być szklone szczeblinami ołowianymi, czyli taką techniką witrażową, i potem różne układy szczeblin drewnianych, jakie się pokazywały w czasie swojej historii. To jest zaprojektowane okno i od wnętrza, od zewnątrz jest okno, a od wnętrza będzie okiennica. No i pokusiliśmy się o przywrócenie tych okiennic, klap, które są odchylne, które są tak charakterystyczne i dziwne, których nigdzie indziej nie ma. Chcemy je przywrócić także w Wielkim Młynie jako ciekawostkę, że coś takiego było. Takie okiennice będą wykonane, cztery, tak jak wskazuje na to grafika, i będą one czerwone, ponieważ stolarka okienna okresu średniowiecza bardzo często była malowana w kolorze czerwonym. Jest to charakterystyczna barwa dla tego czasu, dlatego planujemy je zrobić czerwone. Drzwi. Pokazywałam te zachowane haki. Pierwotnie prawdopodobnie one wyglądały tak. Zwykła konstrukcja deskowa. Tutaj z takimi podwójnymi zastrzałami. Podobne drzwi zachowane są w zespole przedbramia i na tych drzwiach właśnie wzorowałam się, projektując do Wielkiego Młyna. Ponieważ obecnie nie możemy drzwi umieścić w tym miejscu z powodu przepisów, dlatego umieszczamy bliżej za ściany, będą się otwierały na zewnętrzną stronę, ale forma pozostaje historyczna. I dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze może dopowiem, prawda, że to jest jakby jeden tylko z elementów tego projektu, który realizujemy. Plany wyglądają w ten sposób, że teraz ma miejsce ta najbardziej kryzysowa część remontu. Mamy nadzieję, że ten etap zostanie zakończony w wakacje. Jednocześnie trwają przygotowania do stworzenia nowej wystawy stałej, właśnie prezentującej puszczę. Jesienią będziemy przygotowali dokumentację wykonawczą, zarówno do wystawy, jak również do remontu wnętrza. Przyszły rok będzie niezwykle ciężki, bo te wszystkie projekty trzeba będzie zrealizować. No i mam nadzieję, że w 2021 roku, pewnie chyba w drugiej połowie tego roku, albo pod koniec, mam nadzieję, że zaprosimy Państwa do Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie. Ten projekt jest realizowany ze środków Gminy Miasta Gdańsk, naszego muzeum, ale też ma dofinansowanie częściowo ze środków unijnych. Ten projekt też, to oczywiście nie jest cały zakres.
z zadań związanych z przywróceniem, z digitalizacją Wielkiego Młyna, ponieważ w kolejnych etapach, już po 2021 roku, myślimy o tym, aby przywrócić tam koła, być może takim wyglądzie nawiązującym do średniowiecza, być może od tej strony kaszubskiej, jak również tam w latach 90. od strony południowej była uruchomiona taka mała elektrownia i to też jest temat, że być może w przyszłości będziemy realizowali projekty, żeby skorzystać z energii wody. Tak więc jedyne, co chciałbym prosić na końcu, żebyście Państwo trzymali kciuki, żeby ta trudna realizacja, która angażuje bardzo duży zespół i pracowników muzealnych, i współpracowników, i dzisiejszych naszych prelegentów, za to chciałem bardzo serdecznie podziękować, żeby skończyła się szczęśliwym finałem i żebyśmy mogli od 2021 roku cieszyć się nową instytucją kultury. Ja tylko powiem, że tutaj nie było możliwości wyświetlenia, natomiast ten główny układ wnętrza pozostanie niezmieniony. Parter przewidujemy, że będzie to strefa taka komercyjna, gdzie będą sklepiki, gdzie będą różne takie działania towarzyszące, gdzie będzie strefa dla rodzin, gdzie będzie również kawiarnia, gdzie można przyjść, nabyć się kawy i pobawić się z dziećmi w takiej strefie rodzinnej. Też będzie tam znajdowała się wystawa czasowa na parterze. Natomiast pierwsze i drugie piętro to będzie sala, taką salą stałych. Natomiast na pierwszym piętrze będzie również restauracja, taki bardziej rozwinięty punkt gastronomiczny, wychodzący na zewnątrz w kierunku placu Heweliusza. Także będzie to miejsce na pewno, gdzie będzie można nie tylko nacieszyć oczy naszą wyjątkową bursztynową kolekcją, ale również miło spędzić czas, odpocząć. To jest, mam nadzieję, też taka realizacja właśnie, która pozwoli na realizowanie wszystkich elementów współczesnego muzeum, które powinno być miejscem miłego spędzania czasu, bo takie są teraz oczekiwania zwiedzające, co wynika również z badań ankietowych, jakie wykonywaliśmy przed tym projektem. Dziękuję bardzo za uwagę i teraz zapraszam jeszcze do pytań do tego ciekawego referatu, być może chcieliby Państwo zadać jakieś pytania. Zapraszam do pytań, do dyskusji. Kto z Państwa chciałby się o tym zapytać? Ja mam trzy pytania. Pierwsze, które są polecone w względzie architektonicznym, które się przejdzie w ściany tego punktu. Drugie pytanie, skąd teoria o drewnianej pierwszej fazie rozgórna? Możliwe, że mam wstanę z o tym mówią. I trzecie pytanie o te okna w strzelnicy. Skąd też teoria o strzelnicach w gminie, skoro krzyżacy raczej nie pozwolili chyba mieszczanom budować jakiś obiekt, który ewentualnie miał do badania architektoniczne nie całościowe, częściowe, bo wykonano w pracowniku Politechniki Gdańskiej przez Edwarda Szczepańskiego, przez Aleksandra Piwka, no i poprzez studentów, bo są tam podpisani pod rysunkami, ale nie są to badania całościowe. Ja mam nadzieję, że my teraz w trakcie realizacji, ponieważ jest już wnętrze częściowo oczyszczone, w następnym etapie prawdopodobnie usuniemy tynki, jeśli nie w całości, to w dużej części. Będzie wtedy okazja do uzupełnienia tych badań, także mam nadzieję, że dodatkowe informacje jakieś dojdą. Jeśli chodzi o te małe otwory okienne, to oczywiście ja mówiłam, że nie wiem, czy one pełniły funkcję strzelnic, ale o tym, że Wielki Młyn pełnił funkcje obronne, to wiemy. W czasie konfliktów pomiędzy Krzyżakami a Gdańszczanami, to Wielki Młyn pełnił takie funkcje i Gdańszczanie zdobyli dwukrotnie Wielki Młyn w 1410 i 1454 roku. Więc to jest w zasadzie tylko przypuszczenie, czy one mogły pełnić funkcje strzelnic. No i kształt może coś takiego sugerować, ale tego oczywiście nie wiem, to tylko hipoteza. I teraz jeszcze tu oddaję. Odpowiadając na Pana pytanie, podam dwa źródła. Pierwsze źródło to były badania archeologiczne, które w 1991-1992 roku, które nie wykazały żadnych pozostałości powyżej poziomu fundamentów, więc była to pierwszy wniosek, ale też powiem Panu źródło, na które się powołujemy. To jest autora Rühle, Geschichte der Gewerksbauten zu Tak.
zupełnie co innego. Tutaj jest inny, to jest inny badacz, to jest z 1982 roku. Sztenberg jakby nawiązywał do tego, aby ocykował właśnie taką porę. Proszę Państwa, kto jeszcze chciałby? To może jeszcze trochę dopytać odnośnie samej konstrukcji tych fundamentów pierwotnego modela, bo po planie to już powinna się jakaś konstrukcja fundamentowała. Po prostu jest to kamienne. Kamień polny, fragmenty tego właśnie muru najstarszego były odkryte, eksponowane w ekspozycji archeologicznej i oczywiście będą również dostępne w tej ekspozycji po otwarciu jako najstarsze. Proszę wybaczyć jeszcze pytanie laika. Proszę potwierdzić lub zaprzeczyć. Przewodnicy oprowadzając zawsze mówią, że to jest największy młyn średniowiecznej Europy. Czy to prawda? Nie. Z badań, z materiałów, które udało nam się już przebadać, wynika, że tak. Nie ma na razie informacji na temat tego, że to był drugi murowany średniowieczny młyn, który miał 18 koło lub więcej. Czy jest? Na razie na koniec. Mam pytanie wczoraj o koncepcję tej nowej instytucji kultury. Czy Państwo rozważali upamiętnienie tych kilkuset lat pierwotnej funkcji, która dotrwała do XX wieku? Tak? W jaki sposób Państwo zamierzają wykorzystać tę fenomenalną okazję? Mamy tą całą architektoniczną część, w której się mieści piec, prawda, komin. Czy Państwo mają zamiar, mam nadzieję, że tak, wykorzystać tę okazję i może w tym miejscu zaaranżować małą piekarnię? Być może upamiętnić to po prostu rzecz na formie chyba najbardziej atrakcyjnej dla zwiedzających. No niech ktoś pójdzie do tego wielkiego młyna i spróbuje średniowiecznego, według średniowiecznej receptury, na przykład wypieku, to się działo tam przez kilka setek. Wydaje się, że to jest wręcz modne w Europie, żeby przywracać pierwotną funkcję. Przypomnę, że zabytki chronione ze względu na to, że są świadectwem minionej epoki. I ze względu na wartość historyczną, artystyczną i naukową. No, nie kwestionuję, że trzeba dostosowywać sobie tutaj mamy funkcję. Tutaj ta funkcja Muzeum Bursztynu chyba jest przypadkowa, bo ta koncepcja krążyła po mieście raz w jednym, drugim, trzecim miejscu. A w końcu tutaj wydaje się, że to dzieło przypadku. Natomiast gorąco zachęcam, żeby pamiętać tą pierwotną funkcję. Jak najdalej. No, ta mała ekspozycja, która tam przez lata była dostępna, koła i jakaś ilustracja, no była cennym upamiętnieniem. Byłbym wdzięczny, gdyby pan dyrektor zechciał dać jakieś światełko nadziei, że to będzie możliwe do zrealizowania. Dziękuję. Tak, ja dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście pominąłem ten aspekt, ale planujemy przede wszystkim w kominie, tak, czy w tym piecu, w tym schodniej. Tam ma być część ekspozycji opowiadająca historię obiektu. Jak to szczegółowo będzie jeszcze wyglądać, to jest przedmiotem naszej dyskusji. Ale też mamy takie pomysły, żeby się pojawiły zapachy, czy nawet żeby organizować tą wypieki chleba, być może w formie jakichś takich działań rekonstrukcyjnych. Także ta część jeszcze być może z znajdującym się poniżej punktem gastronomicznym, bo ten główny schemat pozostanie, to chcemy właśnie w tej części opowiadać o historii. Plus mówiłem o tym, że celowo chcielibyśmy zaaranżować, być może zrekonstruować z jednej strony upadku, ale to jest na razie jeszcze w fazie koncepcyjnej, to nie jest takie proste przedsięwzięcie, być może w
wtedy wewnątrz budynku prawdopodobnie znalazło się jakby objaśnienie mechanizmu i zasad działania wielkiego młyna. Na tym etapie, w tym pierwszym etapie tutaj użytkowania wielkiego młyna, to na pewno nie do 2021 roku nie uda nam się tego zrealizować. Mówię koło. Natomiast projekt wystawy stałej zakłada ekspozycję historii, wyjaśnienie funkcji tego obiektu, która będzie się znajdowała w okolicy od strony wschodniej. Natomiast też chciałbym przypomnieć, że Muzeum Bursztynu zostało otwarte w 2006 roku. Już wtedy była mowa o tym, że jest to lokalizacja tymczasowa. Tak? Że już wtedy trwały poszukiwania, były różne koncepcje, których już nie będę opowiadał. Natomiast te nasze doświadczenia z użytkowania czy z użytkowania Muzeum Bursztynu w Katowicach pokazało, że Bursztyn w tym gotyckim otoczeniu centralnym bardzo dobrze się kontroluje i że te zwiedzający doceniają ten klimat, może powiedzmy w ten sposób, czego efektem jest bardzo duża frekwencja, bo jest to jeden z najczęściej odwiedzanych naszych oddziałów. Liczymy na to, że Wielki Młyn również będzie sukcesem nie tylko konserwatorskim, ale również takim frekwencyjnym dla muzeum. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Ja mam pytanie, czy wiadomo, co będzie z miejscem, w którym obecnie jest Muzeum Bursztynu? Czy są jakieś plany związane z tym miejscem? Tak, no, to jest, po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że jest to obiekt niezwykle trudny pod względem muzealnym, z tego względu, że on jest architektura militarna, jest tam bardzo dużo małych przestrzeni, no, które do niej służą wystawie miejscu, że powiedzmy to w ten sposób. My mamy dwa pomysły. Jednym z pomysłów jest opowieść właśnie o tych funkcjach katowskich, więziennych, procesach czarownic. I wtedy byśmy to już dodali. Pamiętajmy, że już taka tymczasowa ekspozycja, część ekspozycji jest tam poświęcona i byśmy tylko rozszerzyli tą istniejącą część. Ale też myślimy o tym, że być może drugim rozwiązaniem na przyszłość, bo byłoby to rozwiązanie trudniejsze, droższe w realizacji, byłoby opowieść o gdańskich fortyfikacjach, prawda? Czyli Katownia, zespół, zabytkowy zespół przebrania na ulicy Długiej, jako punkt, taki początek opowieści o gdańskich fortyfikacjach, o tych najważniejszych zachowanych obiektach fortyfikacyjnych, być może z elementami opowieści o garnizonie gdańskim, o jednostkach, które funkcjonowały. Także pracujemy równolegle nad dwoma takimi koncepcjami. Ja właściwie chciałam Pani profesor zapytać. Tak, czy opowiedziała nam coś, jak wyglądały poprzednie prace przy poprzednich adaptacji? Jak wyglądała współpraca z konserwatorem wojewódzkim? Czy było łatwo, czy trudno, podobnie jak teraz, trochę inaczej? Jak to było, że Ksenia się wychowywała w Wielkim Młynie? Miałam nadzieję, że mi to minie. Koncepcja, że jeżeli nie ma takiej sali, to utwórzmy.
pracują w jednym z zachowanych obiektów. I padła wtedy propozycja, że może wykorzystamy do tego celu zbiorniki danych zowni. Ale na to jeden z konserwatorów powiedział, no przecież mamy dużą kubaturę, mamy wielki młyn. Co prawda wielki młyn nie ma dobrego pochodzenia, bo on jest krzyżacki, taki polski to nie całkiem, prawda? Ale przecież ma ogromną kubaturę i w tym miejscu mogłaby być sala zebrań ludowych, prawda? Z kubaturą. I to był ten moment, w którym zaczęła się odbudowa wielkiego młyna. I teraz jeżeli, no też to było pytanie, dlaczego wielki młyn? To ja powiedziała dosyć tylko na ten temat. Ale proszę Państwa, to był też bardzo ważny obiekt przez cały okres swojego funkcjonowania jako obiekt przemysłowy. Do tego stopnia była ważna produkcja w tym wielkim młynie, że w momencie, kiedy była susza, odcinano dopływ wody do studni, unieruchamiano wszystkie obiekty przemysłowe. Funkcjonował tylko wielki młyn. Więcej, wielki młyn był takim, byśmy powiedzieli, obiektem, w którym produkowano właściwie wszystko. Bo tam były różne kasze, były różne mąki, była śruta, były również słód dla browarników, a przecież to był bardzo rozwinięty przemysł w Gdańsku. Dlatego tak ważny był ten wielki moment ekonomiczny. Ale w 1945 roku stracił tą swoją wagę i został odbudowany jako ta sala zebrań ludowych. Ale to był pomysł taki krótkotrwały, bo się wszystko zmieniało. I potem przez wiele lat wielki młyn był wykorzystywany, ale w sposób taki bardzo okazjonalny. To zresztą wynikało z tej wypowiedzi. Aż przyszedł taki moment w latach 90. To znaczy w latach 80. rozpoczęło się przetamowanie. Państwo, większość z Państwa prawdopodobnie pamięta lata 80., kiedy zaczął się rodzić handel. Ten Pereks. Zaczął wchodzić handel też na cóż Polski. I wtedy na początku 90. lat nagle był pomysł. Słuchajcie, ten wielki młyn jest taki duży, taka duża kubatura, rodzi się handel. Zróbmy tam dom handlowy, pierwszy dom handlowy. Dom handlowy, który się opierał na wzorcach funkcjonujących dobrze obiektów handlowych w Europie, nie tylko w Europie. Ponieważ inwestorem było Rzeszenie Prywatnego Handlu i Usług i był pan prezes Wojciech Majdrakowski, człowiek z ogromnym takim wizjonerskim spojrzeniem. On powiedział, to, tu będzie handel. No dobrze, będzie handel. I powstało w tych murach takich, jeszcze jedno to było, handel nie jest taką funkcją, prawda, bardzo prestiżową, a odbudowany wielki młyn był zabytkiem klasy zerowej. Czyli to, o co Państwo spytali, czy on był taki ważny? Tak, on został oceniony jako odbudowany, jako zabytek bardzo cenny klasy zerowej. Zostały wykonane badania, które wykazały, co jest najcenniejsze w tym obiekcie i co należy eksponować. Stąd ten układ ekspozycji wschodniej ściany. I ten układ zostaje w dalszym ciągu pozostaje, ponieważ ten układ wynika nie tylko z pewnych powiązań funkcjonalnych z terenem tego wielkiego młyna, ale on w dużym stopniu wynika również z zachowanej wartości historycznej tego młyna, czyli z wielkości tego młyna. I proszę Państwa, czy realizacja była łatwa, czy trudna? Proszę Państwa, realizacja była bardzo trudna, wynikająca z tego, że to był zabytek klasy zerowej. Był konserwator, współpracowaliśmy wtedy z konserwatorem wojewódzkim, panem doktorem habilitowanym, profesorem w tej chwili, Marcinem Gambickim.
współpraca taka bardzo konstruktywna, ponieważ rzadko się zdarza inwestycja tego rodzaju, kiedy wszyscy mają takie bardzo emocjonalne zaangażowanie w to, co ma powstać. Inwestor, wykonawca, projektant, konserwator również, wszyscy współpracowali. Aczkolwiek były takie sytuacje, że wybudowano 1/3 wnętrza młyna i budowa była zatrzymana przez konserwatora. Trwały cały czas negocjacje. Była to również bardzo ciekawa budowa pod względem technicznym, technologicznym. Myśmy powiedzieli, że bardzo dobrze, że w momencie, kiedy odbudowano wielki młyn i wyrzucono to, taki, ten otwór 3x3 metry, kiedy zniszczono wejścia, zachowane wejścia ostrołkowe po ulicy Wielkich Młynów. Ale to nam się przydało, ponieważ tamtędy weszły wszystkie maszyny te budowlane. Wjechały do wnętrza maszyny i budowany był Wielki Młyn w ten sposób, że powstawało tak jak tort. Wszystkie warstwy i wycofywały się te warstwy. Na przykład było kilka przęseł wybudowanych, a konserwator wstrzymywał budowę, ponieważ stwierdzał, że pewne rozwiązania mogą zaszkodzić wartości obiektu. I my musieliśmy udowodnić, że nie, że byliśmy z ogromnym kiedyzmem, że zarówno dla inwestora, dla wykonawcy i dla projektanta bardzo istotna jest wartość nawet swoich, że one są oryginalne średniowieczne. Macie Państwo zachowane spójne średniowieczne, co jest unikatowe. I ten taki symboliczny moment, kiedy no, wszyscy pracowali z ogromnym entuzjazmem, było do tego stopnia, że ten moment został wykonany z bardzo dobrych materiałów. Chwilę mówiła już o windzie, która została sprowadzona, oczywiście z zagranicy, bo proszę Państwa, pierwsza winda, ale panoramiczna, hydrauliczna, u nas tutaj, w Polsce, w Gdańsku, w Polsce właściwie. Więcej, wszelkie wykończenia były sprowadzane bezpośrednio z zagranicy. Teraz to jak się patrzy, jak to się wykonuje, to, że wykonawca mówi, aha, będą takie płytki, to ja jadę do Włoch i przywożę je. Ale był taki ogromny entuzjazm. I to spowodowało, że udało się zrobić chyba coś dobrego dla Wielkiego Młyna, ponieważ następne lata funkcjonował. Zadajcie Państwo pytanie teraz, że jest taka sytuacja, że ten klucz, który został wręczony mi przez gospodarza tego obiektu, przez dzierżawcy, właściciela, czyli przez pana Majszakowskiego, został tak w rodzinie. I udało mi się teraz ten klucz do Wielkiego Młyna przekazać osobę, która jest głównym projektantem Muzeum Wyświetlenia. A ona się tam wychowała. Jest własny klucz. Życzymy go wieczoru, dziękuję za przybycie i do miłego zobaczenia.